W Wieliczce od piątku do niedzieli rozgrywano Salt Mine Cup, charytatywny turniej piłki nożnej o puchar prezesa kopalni Zbigniewa Zaremskiego. Imprezę zorganizowała Fundacja Mani Mistrzowie, która pomaga 9-letniej Róży Zarębie, chorej na trisomię. Turniej ma dwa cele. Jeden cel to na pewno szansa dla naszych lokalnych zawodników, że mają możliwość zmierzenia się z największymi klubami w Polsce czy na świecie. Natomiast przede wszystkim jest drugi aspekt chyba ważniejszy w tym momencie. Nie wynik sportowy, ale pomoc chorej Róży Zaręby i zbiórka pieniędzy na jej leczenie. Krzysztof Mączyński, reprezentant Polski i piłkarz Wisły Kraków, wspiera działania Fundacji Mani Mistrzowi i trenera Karola Nędzy. Objął turniej swoim patronatem i przyglądał się grze młodych piłkarzy. Trzeba pomagać, jeżeli jest taka możliwość i w moim wypadku, kiedy mieszkam w Wieliczce, jest organizowany taki turniej. Przede wszystkim promocja dla młodych chłopaków, żeby przyszli, żeby się ruszali, żeby coś robili, żeby uprawiali sport, grali w piłkę, bo jak widzimy, to przynosi korzyści. Przede wszystkim tutaj jesteśmy w jednym celu, bo jest to organizowany turniej pod ciężko chorą dziewczynkę. Turniej rozgrywano w kategorii wiekowej do lat 15. Oprócz drużyn z Polski, takich jak Legia Warszawa, Górnik Zabrze, Wisła Kraków, zagrał m.in. legendarny angielski Nottingham Forest. To z piłkarzy grających w tych klubach mają czerpać wzorce młodzi zawodnicy turnieju Salt Mine Cup. Dla nas niezwykłe doświadczenie, że możemy zagrać z takimi klubami, szczególnie z Nottingham Forest, z Legią Warszawa. No, bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj wystąpić na turnieju, jesteśmy organizatorami. No i chcielibyśmy podziękować naszemu trenerowi, że po prostu włożył to cały trud. Tego typu turnieje są doskonałą okazją do promocji Wieliczki. Dla nas to jest duże wyróżnienie, że możemy tutaj uczestniczyć w takiego typu wydarzeniach, szczególnie, że to jest wydarzenie związane tutaj z Wieliczką, wydarzenie związane ze sportem, wydarzenie w końcu związane międzynarodowe. Turniej wygrała Wisła Kraków, która w finale pokonała w rzutach karnych Górnika Zabrze. Trzecie miejsce zajął walijski Newport County, a czwarte angielski Nottingham Forest. Organizatora turnieju i trenera Górnika Wieliczka Karola Nędzę zapytaliśmy, czy warto było poświęcić czas i wysiłek do zorganizowania tak wielkiego wydarzenia. Zdecydowanie warto było. Dlaczego? Dlatego, że przychodząc do szatni po każdym meczu, nawet przegranym, widziałem uśmiech i przede wszystkim potężną dawkę emocji u moich zawodników. To była największa nagroda. Druga największa nagroda to podziękowanie od mamy Róży Zaręby. Jimmy Knowdes z Nottingham Forest został najlepszym strzelcem turnieju, zdobył 5 goli, a najlepszym bramkarzem wychowanek Orła Myślenice, obecnie broniący bramki Wisły Kraków, Bartosz Matoga. Miejmy nadzieję, że jeszcze o nich usłyszymy, bo należy pamiętać, że w futbolu młodzieżowym nie liczą się wyniki, wygrane mecze czy turnieje, a indywidualny rozwój zawodników.